Cześć widzowie, ja jestem dzisiaj w opuszczonej cegielni w Dąbrowicach. Tu jak widać jest wszystko zarośnięte. A ja dzisiaj ja dzisiaj wam tą cegielnię pokażę. Idziemy. Lodówki. To jest główny budynek, z tego co wiem. Podobno jest bardzo ciekawy. Ja nie wiem, czy od drugiej strony nie będzie lepiej. Dobra. Nie, dobrze jest. To jest taki tutaj. Chuj. Co? Dobra. Budynek w środku nawet jest zachowany. To jest tak, od środka nie możemy wejść, bo dach jest taki trochę zarwany. Pokażę wam tak i zaraz też tu jest taki pokój. Właśnie nie możemy wejść, bo dach jest strasznie zarwany i mało osób to odwiedza, z tego powodu właśnie. I mało też osób o tym wie. O, właśnie tu jest bardzo zarwany dach. Tu są, z tego co wiem, takie komory. Tylko to wszystko jest tutaj pozarywane. Kiedyś było to w bardzo dobrym stanie, a teraz jest to ruina. Tu jak widzicie są dwie tam komory. Wam przybliżę. Nie da się przybliżyć. Dobra. To te cegły, które wam pokazuję, to są komory, gdzie opiekały, no grzały się cegły. O. To jest tył. Tam jest jeszcze coś. To wszystko, jak widzicie, jest pozarywane. Nie jest to teraz w dobrym stanie. Tu w ogóle powinna być tabliczka, że budynek grozi zawaleniu. O, o! Dobra. Trzeba ogólnie uważać na wystające w ziemi krzaki. Tam jest jeszcze jakiś budynek. Tu są szopy, w których prawdopodobnie były trzymane cegły. Już takie zrobione, gotowe. Albo materiały. Zależy po prostu od szopy. I
jak jedzie się czy w zimę, czy w lato, to radziłbym założyć kalosze. Jak znaleźliście to miejsce. Nie jest to wcale głęboko w lesie, więc nie jest to tak trudno znaleźć. Przypomina mi to trochę, na pewno już oglądaliście, bunkier w Wykonewce, to okrycie od góry. Tu, jak jeszcze niedawno, było to w dobrym stanie. Teraz jest to naprawdę ruina. Już te dachy są pozarywane i powyrywane pewnie przez wiatr, deszcz, bo to od dłuższego czasu jest opuszczone. Widzicie, jest blisko tej drogi, bo tu samochody jeżdżą. Jeszcze może kiedyś można było coś tu spotkać, a teraz to nie. Dobra. No i teraz przedstawię wam historię, różne zdjęcia, których nie mogłem wam pokazać z obiektywu. No i to ja już zaraz wam papa i pokazuję wam historię. Cześć widzowie, to jest to już koniec odcinka, ale ja chciałem was zapytać, czy chcieliście, by serwer, na którym wraz z widzami robiliśmy różne, nie wiem, może nawet survival, jakieś mapki, może jakieś konkursy budowania, jeśli po prostu chcecie coś takiego, to napiszcie w komentarzach możecie dawać jakieś pomysły. A na pewno też wtedy pojawi się Discord mój, na którym będziecie mogli pisać. Również tam będą podane adresy do serwera i daty grania. Więc po prostu jak w komentarzach kilka osób się zgłosi, taki serwer by chciało, to po prostu wtedy ja na tym pomyślę i zostanie stworzony jakiś Discord, coś takiego. No to ja się z nami żegnam, to jest ogólnie koniec odcinka, bardzo jestem też zawiedzony trochę tą cegielnią, ale nie było tak źle. No to jest na tyle tego odcinka.
Ja już kończę. No to. Pa, pa.